Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No źle się dzieje w państwie amerykańskim. Jednopartyjny system nadchodzi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Demokracja. No demokracja, czyli rządy ludzi, rządy ludności. Przez reprezentację, przez wybory, przez wysyłanie do Sejmu, Parlamentu, Kongresu tych, którzy mają nas reprezentować. Przed demokracją troszeczkę było inaczej. Był zawsze grupa wiodąca, grupa przywódców. No zawsze się to wiązało z tym, kto walczył. Rycerze walczyli, no to oni mieli coś więcej do powiedzenia niż ci, co nie walczyli. Później szlachta no mogła wziąć chłopów do walki, walczyli z najróżniejszymi najeźdźcami i mieli prawo do głosowania. Kobiety nie walczyły, nie miały prawa do głosowania. Chłopi nie walczyli, nie mieli prawa do głosowania. Także później głosowali, jak płacili podatki. No dlaczego? No jeżeli dawali dla społeczeństwa, no to chcieli coś mieć do powiedzenia, tak? Zarabiali pieniądze. No a później zdecydowano, że wszyscy mają głosować. Wszyscy mają głosować, co poszli do wyborów. No a teraz ostatnio w Ameryce zrobiono eksperymenty, no nie eksperyment, no to szaber powiedzmy głosów, bo zdecydowano o głosowaniu nie osobistym, nie bezpośrednim, nie fizycznym pójściem do miejsca wyborów, tylko kopertami. Kampania Trumpa, no zdenerwowana jest, 60 parę milionów Amerykanów również jest zdenerwowanych. Trump idzie do sądu, no ale w sądy są opanowane przez komunistów, także to trudno przypuszczać, że cokolwiek się zmieni, ale można się coś nauczyć. No ale trzeba popatrzeć dużo dalej do tyłu, dużo dalej do tyłu. Co w tym komunistycznej Ameryce się tak faktycznie stało. No i trzeba popatrzeć na Izbę Reprezentantów Socjalistów Demokratycznych, tej czarownicy Nancy Pelosi, no bo to jest największe początki tej całej chucpy, tego całego głosowania, tego całego bałaganu. No to była ta propozycja ustawy, to się nazywało rezolucja Izby numer 1. To było takie najważniejsze dla demokratów. Ta ustawa miała być w nowym kongresie numerem pierwszym. To był największy priorytet po tym, jak w 2017 Amerykanie, konserwatyści wprowadzili ten reformę Donalda Trumpa, no ale później były głosowania międzyprezydenckie, bo było Clinton-Trump 2016, później za dwa lata są te głosowania międzyprezydenckie 2018, no i 2020 teraz były te prezydenckie, 2022 będą znowu te międzyprezydenckie do kongresu. No i w 2018 po wybraniu Trumpa siła się przesunęła, no bo ten balans tak się przesuwa, tak kongres względem prezydenta, to tak ludzie wybierają, żeby ani jedni nie mieli za dużo siły, ani drugiej nie mieli za siły. No i to tak już kilkadziesiąt lat to trwa. No ale jednak teraz komuniści rzucili wszystko na szale, no i chcą objąć wszystko. Chcą objąć po prostu kongres w obydwu izbach. Izbę Reprezentantów i Izbę Senatu. No i prezydenturę. Prezydenturę wygląda na to, że szachrajstwa się opłacały. No bo jak Pelosi doszła do... Przepraszam, jak Pelosi doszła do władzy, no to w 2018 roku, jak to wszystko się zaczęło, no to demokraci, no to mieli priorytety. No, zdrowie przede wszystkim, do tego było środowisko, zmiany klimatyczne, imigracja,
te pożyczki i długi studenckie, no ale nic nie poszło tak jak ten numer jeden, rezolucja Izby Reprezentantów na temat głosowania. Pelosi zrobiła, przedstawiła 600 stron, ta ustawa miała być. Reforma elekcyjna. No i co z tego najbardziej chodziło? No to zaatakowali finansowanie, no bo tam różne grupy mogą dawać, prywatna osoba może dać do 2000, są tam różne super PAK, kiedy tam prywatne instytucje, no jest to skomplikowane, ale to chciała to ograniczyć. Demokraci dużo bardziej forsy dostają, no ale konserwatystów atakują tam z innych powodów, no ale to już coś innego. Starała się ograniczyć swobodę, wolność wypowiedzi, szczególnie dla konserwatystów, no i starała się, no było w zasadzie zaszczuwanie opozycji. Także to było to wszystko związane, ale najbardziej to było związane to, żeby rząd federalny, czyli ten z Waszyngtonu, miał wpływ i miał prawo dyktować do Stanów, no bo Stany Zjednoczone, no to każdy stan jest osobno, także w kongresie powiedzmy jest dwóch senatorów z każdego stanu, czyli jest 100 senatorów, bo jest 50 stanów, czy Rhode Island malutki ma dwóch senatorów, czy Kalifornia wielka też ma dwóch senatorów, i rząd federalny tak za bardzo nie może ingerować. No a teraz Pelosi, czarownica Pelosi właśnie chciała, żeby rozmydlić. Oni chcieli popuścić i poluzować. Washington miał mówić, róbcie mniej. I jak to mieli to rozwodnić? No te wolne wybory, wolne są w zasadzie anonimowe. Są dawane w sekrecie. Tam nie daje się imienia, nazwiska z podpisem, kto na kogo głosował, no tyle tylko, że się daje, że się głosowało. No i to jest możliwe jedno wielkie oszukaństwo, bo wyniki jakieś są i później nie wiadomo, kto to dawał. To jest perfekcyjne oszukaństwo. I już w kopertach to już najbardziej. Co ta ustawa przewidywała? No ta ustawa przewidywała szczególnie te wczesne głosowanie, normalnie głosowanie, no to jest w pierwszy wtorek, po pierwszym poniedziałku listopada, także to mniej więcej jest od pierwszego do ósmego listopada, to się od drugiego w zasadzie do siódmego, od drugiego do siódmego listopada to tak będzie, no bo jeżeli pierwszy poniedziałek jest pierwszego, no to drugiego będzie pierwszy wtorek, a jeżeli no i tak dalej, tak? 7 może być pierwszy poniedziałek, to wtedy byłoby 8 wtorek. No i te wczesne głosowanie pozwalało to zrobić dzień wyborów w każdym jakimś stanie osobno, no i pozwalał na głosowanie internetowe, tak? Także to jest wszystko możliwe, żeby wyeliminować możliwość sprawdzania, kto głosuje, tak? No bo to jest rzucanie na żywioł. Również ta rezolucja zrobiła to, że miałoby rejestrować wszystkich użytkowników, wszystkich ludzi zarejestrowanych w federalnych czy w stanowych urzędach. Jeżeli ktoś gdzieś tam coś robił, włączając urzęd zasiłków. Tak, także jeżeli ktoś jest na zasiłku, to automatycznie rząd federalny daje, tu masz głos. Tak? Zrobili to, że na uczelniach i na uniwersytetach, koledziach też automatycznie ich rejestrują do wyboru. 16-latków rejestruje 2 lata przed tym, jak mają 18 lat. Wymagało to, że te głosowanie na odległość kopertowe nie musi mieć wyjaśnienia, bo było głosowanie kopertowe, no ale to były tylko wyjątki. Jeżeli ktoś był w wojsku, jeżeli ktoś wyjeżdżał na jakieś wakacje, jeżeli
go nie będzie, jeżeli jest chory. Także to tam 5-10% Amerykanów, może nawet mniej, głosowało kopertowo, a 95% ludzi po prostu szła do swoich punktów i głosowało. Komuniści doprowadzili do tego, że wszyscy mogli głosować, no i też wykombinowali, że będzie znaczek naklejony ten zwrotny, i że to nie będą musieli wydawać pieniędzy. No, również to wyeliminowało sprawdzanie dowodów osobistych. Dowodów osobistych, czyli praktycznie prawo jazdy. No i też pozwalało to, że aktywiści społeczni mogli chodzić po dzielnicach, po osiedlach i po prostu zbierać. To nie zostało zakazane. Prywatnie jakaś firma niepaństwowa mogła chodzić i zbierać te koperty. No, problem z takim jest, że różne rzeczy się dzieją, kiedy nieurzędowi ludzie zbierają głosy, tak? Każdy może sobie to wyobrazić, no i to widać teraz te wyniki. Oni nazwali tą ustawę, chcieli nazwać ustawa dla ludzi. Ustawa dla ludzi, no ale to brzmi dosyć mocno, ale konserwatyści od razu wiedzieli, że to nie jest dla ludzi, tylko to jest ustawa przechwycenia władzy, ustawa zmieniająca kompletnie siły polityczne. Część ludzi doszła, no ja też się zgadzam, że to było niekonstytucjonalne, że to było łapanie po prostu władzy na poziomie, no, co najmniej hitlerowskim, jak nie stalinowskim. Autorytarne łapanie władzy. To był zamach na demokrację i na oczach wszystkich ludzi po prostu starano się zmienić cały ten balans polityczny. Nie zostało to wprowadzone w prawnie jako ustawa, no ale pomimo wszystko ona mimo wcisnęła część z tych wymagań do tych ustaw, które były związane z COVID-em. Co się mianowicie stało, to wtedy, kiedy panika 19, no i cała ta panika 19 przez te parę miesięcy, to po to było pompowanie, po to by wszystko to było pompowane, żeby były te kopertowe głosowania. Sprowadza się to do tego, że większość stanów zdecydowała się na wysyłanie kopert, większość stanów, szczególnie prowadzonych przez gubernatorów demokratycznych, prowadzonych przez sędziów socjalistów, klaskali i byli bardzo zadowoleni, że te koperty poszły do wszystkich. Sędziowie mówili, nie ma znaczenia, kiedy podstemplowana jest koperta, nie ma znaczenia, kiedy przyjdzie, nie ma znaczenia, kiedy będzie otworzona, a to wszystko jest regulowane. To jest wszystko regulowane, drugiego wtorku to ma być. Do drugiego wtorku cokolwiek jest, to jest. Po drugim wtorku już nie ma. W niektórych stanach przesuwali o 2 dni, o 3 dni, o 4 dni. Część powiedziała, że poczta może podstemplować po 3 listopada. No ogólnie cały bałagan i nie ma jakiegoś takiego uniwersalnego. No i zgodzili się na te żniwa tych kopert, na te niezależne żniwa tych kopert. No to widać, że to była jedna wielka ustawka. Ustawka była zanim jeszcze wszyscy zaczęli głosować. Ustawka była zanim ktokolwiek zaczął głosować. Jak się popatrzy na te wszystkie badania opinii publicznej, pomijając to, że te badania są zawsze mniej więcej 1000 osób i są zawsze w większości socjaliści, demokraci, no to oszukali. Oszukali wszystko te przewidywania. Co roku są oszukane, bo jednak politycy republikańscy wygrali na poziomie gubernatorów, polityków, reprezentantów Senatu. Nie było tak źle.
Ale socjaliści wiedzieli, że będzie ten głosowanie dosyć blisko i ich strategia to była taka, żeby jak najwięcej napompować tych kopert. W Australii, gdzie jest 90 parę procent głosuje i tam jest przymusowo, ja nie wiem jak to tam się dzieje, ale tam chyba mają jakieś kary podatkowe, jeżeli nie głosują, no to w Detroit, w Chicago, w tych wszystkich komunistycznych miejscach, gdzie ci komuniści biegali, to kopertowo, to oni mieli 90% głosu, aktywności, udział ludzi, 10 parę procent głosowało. No ale tylko w tych stanach, gdzie Biden potrzebował. We wszystkich innych, gdzie Biden nie potrzebował i we wszystkich innych, gdzie Biden normalnie mógł zwyciężyć, no to tam głosowało 50-60%, czyli taka średnia krajowa. Czyli widać, że te stany po prostu było coś tam sztucznego. No i te żniwa właśnie to są najgorsze, co jest możliwe. To jest w sumie nielegalne. Wielu w północnej Karolinie to zrobili głosowania od nowa, kiedy to się okazało, że było to oszukaństwo. No, makabra tych żniw kopertowych to jest to, że ci ludzie chodzą, zbierają, często nawet płacą ludziom, żeby ktoś tam wypełnił, dadzą im parę dolarów. Często mówią, że wypełnią za nich, a później jak pozbierają, to oni wiedzą, żeby wyrzucić przeciwnika, a zostawić komunistę. I to jest ta makabra, że można naprodukować bardzo dużo sztucznych, no i na wyrzucać bardzo dużo prawdziwych. To miliony, bo oni mają te listy, powysyłali do ludzi, którzy już dawno nie mieszkali, powysyłali do ludzi, którzy już dawno nie żyli, no i sąsiedzi wypełniali za nich, rodzina wypełniała za nich, co jest nielegalne, tak, co jest nielegalne, ale jest nie do udowodnienia. Jest nie do udowodnienia, bo to jest secret ballot, czyli anonimowe głosowanie. Republikanie walczyli z tym wszystkim, no ale jednak nie wywalczyli. No i teraz trzeba się zastanowić, co jest grane i co nas czeka. Ten system, cała ta sytuacja pokazuje, co komuniści są w stanie zrobić, do czego Pelosi chce zrobić w całym kraju. Ona chce zrobić tą reformę wyborczą, no i wygląda na to, że to wszystko może się jej udać. No jest frustracja. Jest frustracja 72 milionów republikanów. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. No i coś się może zmienić, ale jeżeli oni uzyskają Senat, to Izba Reprezentantów, Izba Senatu i Prezydent jest w rękach socjalistów. Oni wciągną Puerto Rico jako stan, to dostaną dwa więcej miejsca w Senacie. Wciągną Dystrykt Columbia, czyli stolicę, która nie powinna być stanem, to jest następne. Zapakują Sąd Najwyższy, podciągną do 11 albo do 13 sędziów swoimi sędziami. No i wtedy w zasadzie będzie jednopartyjna Ameryka do momentu, kiedy zabraknie chleba na półkach. No bo to wtedy do momentu braku chleba na półkach to nic się nie dzieje. Aleksandra Ocasio-Cortez już robi hitlerowskie, stalinowskie czarne listy ludzi, którzy popierali Trumpa. Także jesteśmy na prostej drodze do gułagów, jesteśmy na prostej drodze do odstrzeliwania, jesteśmy na prostej drodze do jednopartyjnego systemu politycznego w Ameryce. To jest po prostu nieprawdopodobne, jak byli w stanie zachachmęcić. Jeżeli normalni się nie wezmą w garść, jeżeli normalni się nie sprzeciwią, nie wiem jak to się odbędzie, ale życzę wszystkim zdrowia. Życzę zdrowia, serdecznie pozdrawiam, dziękuję za oglądanie. Polecajcie, wysyłajcie. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego
zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia, pamiętaj, jak głosowałeś na komunistów, to stworzyłeś piekło dla nas wszystkich.